szkoda. Bo ja to zupełna młodzież, która powinna być wiedzy matematycznej, wiedzy obywatelskiej, bo trzeba wytłumaczyć wyraźnie, że różne drogi należą dzisiaj do różnych administracji. I samorządowych. Ta droga należy na przykład obecnie powiatu, ale od stacji benzynowej do pana Maja należy do marszałka. A czyli do województwa samorządowego. Ten odcinek tu pierwszy należał do wojewody. Do administracji rządowej. Są to nieporozumienia tego typu, że ludzie odbierają z zewnątrz to w ten sposób, że robią tam, czy zawsze najbliższa władza jest winna, najbliższa jest obarczana tym. Otóż kiedyś myśmy tę inicjatywę podjęli na cudzej. Powiem tylko tyle, że idea samorządu terytorialnego, czyli nie tej władzy nadanej, państwowej, ma taki oto wyraz, że my jesteśmy wybrani przez mieszkających ludzi i my mamy załatwiać te nabrzmiałe przez lata problemy, tylko że nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu się da wszystkie chodniki, wszystkie drogi doprowadzić do stanu używalności. Zupełnie inaczej ogląda się tą rzeczywistość w tych wsiach, miasteczkach, tu na dole, z punktu widzenia tego dołu. A inaczej się ogląda z punktu widzenia Wrocławia, Warszawy. Dlatego mówię, że Wrocław i Warszawa patrzą na cele globalne, na rzeczy duże. Ich interesują nas sprawy międzynarodowe. Natomiast nas interesuje taka drobna, mała rzecz, jak bezpieczeństwo ludzi. Po prostu tu mieszkających ludzi. Szkoda, że dotąd nie ma. Ale na pewno do rzeki. Na białym czy na czerwonym wersie? Nie. Pan burmistrz, jak powiedziałem, rozpoczął tego dzieła. Dalej, głębiej trzeba to wyszło. Dobrze. Otwarty. Otwarty. Teraz ta napotka opłatki. Brawo dla was, bo to jest wasza zasługa. Bo gdyby nie wasza determinacja, to jeszcze tak woli uzupełnienia. Gdyby nie wasza determinacja, tego chodnika by po prostu nie było. Tak, powiedzmy to uprawne otwarcie. To osiedle, ta szkoła. Zmusiły tych, którzy dzielą pieniędzmi, czy gminy, czy nie, aż tak to nie jest, ale nie, wcale nie jesteśmy tacy wrażliwi na naciski, natomiast sami nie, mamy trochę świadomości, odrobinę świadomości posiadamy. Bo mamy za mało pieniędzy. Ja jako sądzę, że chciałam podziękować panu, no i wszystkim, którzy się przyczynili do budowy tego chodnika, bo ten chodnik jest nie tylko potrzebny młodzieży, ale i mieszkańcom. Serdecznie wdzięczny. I nie tylko Rakowic, ale i Lwów. Ale i Lwów. Dlatego wskazałem na pierwsze miejsce tych, którzy tu na co dzień mieszkają. Oczywiście, dla nas jest to wielka uda z tego względu, że my mamy tutaj jeżdżący bardzo ciężki sprzęt. Bo są tutaj, tu jest żwirownia, tu jest fabryka, dla komfortowych znaków. Chciałam podziękować za ten chodnik, za to bezpieczeństwo, które teraz będzie na pewno. No wszystko co jest zrobione. Obiecujemy, że będziemy się starali robić więcej. Nie ma za co. To nie ma za co, bo tak naprawdę to nasz obowiązek dbać o. Kiedyś wy będziecie dbali o nas. Zapraszam. Nie ma za co. No, dlatego, że mój bratanek wychodzi. Można bardzo skomentować. Co to się? Mój bratanek wychodzi, więc nie ma tego. To ja pójdę do domu. Idę, bo ja chcę.